Witam wszystkich serdecznie na kanale Urbex Paranormal. Dzisiaj jestem w Myszkowie, ale nie będzie materiału na temat tego pałacu, który jest za moimi plecami, tylko jadę do legendarnego, nawiedzonego domu. A co mnie tam spotka? Sam nie wiem. Tyle ekip tam już było. Będę i ja. Jestem już prawie na miejscu. No to ruszamy. A pałac zostawimy na jakąś inną wizytę. Jestem już przy nawiedzonym domu w Myszkowie. Z tego co widzę, czytałem, pisałem, oglądałem, jest tu pewien numer miejscowi. No nasyłają policję na ludzi, którzy tutaj po prostu przyjeżdżają urbeksować i robić sesje paranormalne. Dlatego w obiekcie muszę być w miarę cicho. Dwóch braci mieszkało tutaj, starych kawalerów. Taka historia. Częściowo wam to opowiem, ale i napiszę może coś więcej. Odprawiało tutaj jakieś modły. No patrzcie, jak te domy widać. Masakra. No jak na dłoni. Dlatego trzeba uważać. Jakieś modły paranormalne. I nie tylko. Zajmowali się ufologią. Zwariowali. Po prostu wylądowali w szpitalu psychiatrycznym. Jeden z nich uciekł i ponoć powiesił się tutaj na pierwszym piętrze. Powiem wam, byłem na parterze, czyli tak jakby no tutaj w tym miejscu się powiesił, ale pewności stuprocentowej nie mam. Idę do góry. Patrzcie, faktycznie wszystko tak bliziutko. No budynek w stanie agonalnym. No i te domy faktycznie przerażliwe. No prowadząc sesję, no już w tym momencie mam wielkie obawy. Albo to jest pierwsze piętro, powiem wam. Pierwsze piętro, pokój od strony ulicy. W tym pokoju po prostu powiesił się ten człowiek. Dobra, ja nie wiem dlaczego ja nadal czekam. No właśnie, a nie odpaliłem K2. Jest tutaj ktoś? Jeżeli jest, podejdź do mnie. Ja przychodzę w pokoju. Przychodzę tylko porozmawiać. Porozmawiam. Jeżeli chcesz, mogę ci pomóc. Tylko musisz mi powiedzieć, jak mam ci pomóc. Jesteś tutaj gdzieś? Sporo o tobie czytałem. I nie tylko. Się dowiedziałem. Przychodzę porozmawiać. Na razie to chciałbym cię po prostu znaleźć. Jesteś tutaj gdzieś? Podejdź. Dotknij to urządzenie, które trzyma w mojej lewej ręce. Dobra, może jeszcze raz. Po kolei. Każdy zakątek, jeżeli tutaj jesteś. Wiem, że jestem. Biały dzień. Ale podejdź. Dotknij to urządzenie, będę wiedział, że tutaj jesteś. Ja przychodzę w pokoju. Jak najbardziej w pokoju. I w pokoju też odejdę. Nie przychodzę ci robić żadnej krzywdy. Przychodzę tylko po prostu porozmawiać. Dobra, jakiś strych. No ponoć w okna tego budynku widziana jest postać przezroczysta. Słychać, no nie codziennie, ale słychać po nocach krzyki. No każda legenda ma w sobie kawałek prawdy, dlatego mnie dwie legendy już się po prostu sprawdziły. No i postanowiłem i zbadać tą. A to nie legenda do końca, powiem wam. No bo to rzeczywistość. No tak tutaj było. Gdzie jesteś? Podejdź do mnie, dotknij tego urządzenia.
Proszę, ja przychodzę w pokoju. No, zbyt dobrze to nie wygląda z tym domem po prawej stronie. Może tutaj się ukrywasz? Był tu Mr. Hunters, były inne ekipy, były dziewczyny z Zagłębia. Jestem ja. Nie bój się mnie. Podejdź do mnie. Powiem wam jak na razie. No czyściutko, bardzo czyściutko. Jeszcze raz, krok po kroku. Taki balkon. Od tej strony. Popatrzcie, wszędzie, po prostu wszędzie domy. No nie ma co robić za dużego hałasu. Szukam cię, nie daj się szukać. O mordę. Czyżby to był znak? Czy to ty zrobiłeś? Ty uderzyłeś przed chwilą? No powiem wam, myślę, że się nagrało. Uderzyło coś w tym miejscu. Czy to ty zrobiłeś? Jesteś w tym pomieszczeniu? Ewidentne uderzenie. Jest tu pobliska ulica, ale tu naprawdę coś czasło. Zrób to jeszcze raz. Dotknij tego urządzenia i uderz jeszcze raz, proszę. Nie chow się przede mną, nie uciekaj. Zobacz, stanę sobie tu z boku. Uderz. Możesz to powtórzyć? Powiem wam, ale rąbnięcie było solidne. No chyba, że ten dom, ale no coś by tu mogło odpaść z taką siłą. No sami popatrzcie. Dotknij tego urządzenia dla pewności, żebym wiedział, że to ty uderzyłeś. Jeszcze ten pokoik. No jeszcze, nie wiem, może ktoś jest z piwnicy. Ależ tu się miękko chodzi, jakieś siano. Okej, idę do tej piwnicy jeszcze. Tam z K2 nie byłem. No naprawdę jestem tutaj jak na obszczale. Jesteś tutaj? Pytam po raz kolejny. Przepraszam, że tak natrętnie, ale przychodzę z tobą porozmawiać. Może tutaj gdzieś siedzisz? Jesteś gdzieś tutaj, odpoczywasz? Dotknij tego urządzenia, proszę. Nie bój się. No jestem bardzo mocno rozczarowany, powiem wam. Stawiłem się na coś innego. Na razie kontakt zerowy. Ani jednego skoku. No ale jeszcze kawałek mam. Uj, ktoś idzie ulicą. Dobra, ja się chowę, wyłączam na razie kamerę. Nie chcę się afiszować. Dobra, ktoś tam przeszedł. Nie bój się, dotknij tego urządzenia. Proszę, przychodzę w pokoju. Przychodzę tylko porozmawiać. Jesteś w stanie to zrobić? Jesteś w stanie podejść do mnie? Nie bój się. Dobra, jestem chyba w garażu. Tak mi się wydaje. No podejdź, przejdź przez te drzwi garażu. Proszę. No jeżeli to ty uderzyłeś tam na piętrze, to nie bój się. Dotknij tego urządzenia. Jeżeli masz na tyle siły, jeżeli nie, pobierz energię z moich urządzeń, które tutaj mam. Jest, jest. Dziękuję ci bardzo. Jezu, ciary ludzie. Jesteś tutaj, tak? Oj, dziękuję ci bardzo. Dałeś radę. Stoisz tutaj? Jeżeli tak, dotknij to urządzenie.
Nie bój się. Ale to było grube. Gdzie jesteś? Schowałeś się? Oj, powiem wam, to było grube. Czy tutaj jesteś za moimi plecami? To było bardzo grube. Jesteś tutaj. Okej, wyszłeś z tego pomieszczenia? Nie dotykaj teraz tego urządzenia, proszę. Dziękuję. Jeżeli wyszłeś z tego pomieszczenia przed chwilą, teraz dotknij to urządzenie, proszę. Nie bój się. To urządzenie nie zrobi ci żadnej krzywdy. No gdzie jesteś? Czemu uciekasz? Nie bój się. Przychodzę w pokoju, przychodzę tylko porozmawiać. No i powiem wam, no dziwna sprawa. Czemu uciekasz? Wiem, nie jestem pierwszą osobą, która z tobą chce nawiązać kontakt, ale ja naprawdę nie zajmę ci dużo czasu. Może i powiesz mi, w jaki sposób mam ci pomóc, chodzisz za mną. Okej. Dziękuję. Stałeś tutaj, bo stoisz. Jesteś jeszcze? Słuchaj, mam takie pytanie. Gdzie najlepiej by było z tobą nawiązać taki konkretny kontakt? Tutaj na dole, na piętrze u góry. Wiem, że lubisz to pomieszczenie. Czy zupełnie gdzie indziej? Jeżeli tutaj, dotknij to urządzenie. Robimy to samo. Odeszłeś teraz z tego miejsca. Dobra, okej, rozumiem, że nie tutaj, tak? Jeżeli ma być to pierwsze piętro, dotknij tego urządzenia, proszę. Nie chow się, nie baw się ze mną. Oj, powiem wam, dziwne. Ale jest tutaj na parterze. Dobra, jeżeli nie pierwsze piętro, to czy ma być to drugie piętro? Jeżeli tak, dotknij tego urządzenia. Jeżeli drugie piętro. Dlaczego się chowiesz? Drugie piętro. Dobrze to rozumiem? Drugie piętro? Dobra, nie będę nękał i powtarzał tego. Dziękuję, dziękuję. Dziękuję za tą konkretną, naprawdę konkretną odpowiedź. Okej, idę na drugie piętro. Chodź ze mną, pobierz energię z moich urządzeń, jeszcze wystawię urządzenia do kontaktu z tobą, ale nie masz prawa pobrać energii ze mnie. Mam rozumieć, że idziesz ze mną, tak? Idziesz ze mną do góry. Okej, jesteś tutaj. Idziemy na drugie piętro, tak? Idziemy porozmawiać. No powiem wam, złapałem kontakt na K2 i to piękny kontakt. Okej, idziemy do góry. Jesteś z przodu czy z tyłu? Może jesteś już na piętrze? Ta pobliska droga. No trochę tu nie pasuje, ale... Jestem już. Możesz dotknąć to urządzenie? Jeżeli jesteś, proszę, dotknij go. Nie bój się. Co jest grane? Chowasz się przede mną? Bo dogadali, żeśmy się odnośnie drugiego piętra. Słuchaj, dałeś mi znaki na dole na tym urządzeniu. Szłeś po schodach ze mną. Ja może rozstawię się w tym pokoju. Chodź za mną, proszę cię. Spróbujemy porozmawiać. Tylko zastanawiam się, czemu nie chcesz dotknąć tego urządzenia jeszcze raz. Ale okej, już tyle razy to zrobiłeś. Może nie potrzebujesz po prostu tracić tyle energii. Ja tu rozstawię mój sprzęt,
i z niego możesz pobierać energię do kontaktu ze mną. Ja rozstawiłem takie świecące kulki, jedna z nich już zgasła, dwie jeszcze się świecą. Za chwilę też zgasną i urządzenie czarne z antenką. Jeżeli przejdziesz koło tych kulek albo urządzenia z antenką, kulki spróbuj dotknąć, proszę. Urządzenie z antenką wystarczy, że tylko przejdziesz koło niego, będę wiedział, że tutaj jesteś. Proszę, zrób to. Pobierz energię z tych wszystkich urządzeń do tego, żeby to zrobić. Wiem, że jesteś w stanie. Udowodniłeś to, dotykając moje urządzenie, a jeszcze nie wspomniałem o jednym. Tutaj to urządzenie już bardzo dobrze znasz, z tymi kolorowymi lampkami też bez problemu możesz go dotknąć. Odpalę jeszcze za chwilę urządzenie do porozumienia się z tobą. Spróbujemy porozmawiać. Ale jakbyś był tak łaskawy dotknąć, no to bym był zadowolony. Ja może zostawię cię tutaj. Obejdę, bo wiem, że tu jest obejście. Jeżeli się krępujesz, dotknij któreś z tych urządzeń, a ja zaraz będę wiedział. Śmiało, nie bój się. Oj, powiem wam, w tym miejscu czuję niesamowity chłód. Stoisz tutaj? Czy to jest przeciąg? No powiem wam, przeciąg jest tu. No nie jest wyczuwalny. No w tym miejscu jest zupełnie co innego. Jesteś tutaj. Tu jest naprawdę lodowato. Oj, żebyście to widzowie mogli poczuć. O, jak tu jest zimno. Widać? Para leci mi z ust. Dotknij któryś z tych urządzeń, proszę. Jest tu ze mną, ale... Czy dotknie? Słuchaj, ja wyciągnę w takim razie inne urządzenie do komunikacji z tobą. Spróbujemy przez nie porozmawiać. A wiem, że tutaj jesteś, bo zrobił się straszny chłód dokładnie w tym miejscu. A to oznaka właśnie tego. Odpalę inne urządzenie. Będę zadawał ci pytania. Proszę, spróbuj na nie odpowiadać. Jeżeli nie będzie ci odpowiadało to miejsce, przejdziemy do piwnicy, tam gdzie aktywność na tym jednym urządzeniu była najmocniejsza. W tym ręku mam takie urządzenie. Nie bój się go, nie bój się mnie, nie bój się niczego, co ze mną związane. Ja przychodzę w pokoju, chcę tylko porozmawiać. Powiedz mi, jak masz na imię. Powiem wam, ta ulica strasznie tutaj zakłóca. Jesteś w stanie to zrobić? Może pogłośnie, ale... Tak? Tak. Dobra, okej. No to przedstaw się, jeżeli jesteś w stanie to zrobić. Jak masz na imię? Powiem wam, czary mnie przeleciały, nie wiem. Czy dobrze to usłyszałem? Zbigniew? Powiem wam, to chyba jedno imię tego brata, ale nie mam teraz 100% pewności. Dobra, dziękuję ci za tę odpowiedź. Powiedz mi, mieszkałeś tutaj w tym domu z bratem?
Jezus, przenikliwy chłód. I teraz z tego miejsca. Odpowiedz to proste pytanie. Też jest koło mnie teraz, tak? Tylko dlaczego mijasz moje urządzenia? Ja to poczułem. Poczułem taki wietrzyk drobny, taki lodowaty. Znowu to czuję. Niesamowite, powiem wam, uczucie. Delikatny, lodowaty wietrzyk aż mnie przeszywa. Nie boję się, spokojnie, porozmawiajmy. Powiedz mi, zginąłeś w tym domu? Jeszcze raz przypominam, pobierz energię z moich wszystkich urządzeń, ale nie masz prawa pobrać energii ze mnie do kontaktu ze mną. Czy stoisz tam w tych drzwiach? Przed chwilą przeszłeś koło mnie, poczułem to. Ja teraz podejdę tam. Może krążysz tutaj? Powiedz mi, przeszłeś koło mnie? Jest. Jesteś tutaj. Ewidentny chłód. Słuchaj, coś ci pokażę. Popatrz. Rozstawiłem te urządzenia. Tak. Tak. Coś ci pokażę. Patrz. Przejdź koło tego urządzenia. Zobacz, nie zrobi ci żadnej krzywdy, tylko zapiszczy. Dotknij takiej kulki. To jest. To było dziwne. Oj, to było dziwne. Czemu tak mocno trzeba dotykać tej kulki, żeby zaświeciło? Ale dotknij tej kulki, ewentualnie masz tu jeszcze dwie oprócz tego. Powiedz mi, powiesiłeś się tutaj w tym domu? Bo takie, no do, słynie słuchy. Czy to prawda? Dlaczego nie chcesz ze mną rozmawiać? Częściowo udało ci się. Nie bój się, nie bój się mnie. Może w tym miejscu będzie ci lepiej. Mieszkałeś w tym domu? Odpowiedz. Nie? No, okej. Okay. Nie, okej. Okay. Z kim ja tu mam do czynienia w tym momencie? Kim jesteś? Czy ktoś tutaj jeszcze jest oprócz ciebie? Bo na to wygląda, że nie jesteś tu sam. Tak. A więc kto tu jeszcze jest z tobą? Jesteście we dwójkę. Powiedz mi, czy jest to kobieta? Coś było niezrozumiałe. Nie, nie kobieta, okej. Okay. Czy jest to mężczyzna? Kurczę, te auta zagłuszają. Chyba padło nie. To w takim razie kto z tobą jest? Jakieś dziecko?
Nie. Bardzo szybko odpowiadasz. Widzę, że przyzwyczaiłeś się do tego urządzenia, że nie robi krzywdy. A teraz to powiem wam, no trochę głowa zaczęła mi pracować. No to kto z tobą jest? Jeżeli to nie jest kobieta, nie jest to dziecko, to kto? Odpowiedz, dotknij też tych urządzeń na dole. Kto by tu mógł być? Powiem wam, coś mi teraz zajarzyło. Ja wyłączę na razie to urządzenie. Muszę zerknąć z okien. Pewna grupa, która tutaj była, stwierdziła, że był tu cmentarz zwierząt. Nie wiem, ile w tym jest prawdy. Nie chcę też się czaskać i afiszować, czy ten cmentarz zwierząt był tutaj. Nie wiem, może jakieś zwierzę po prostu jest tutaj z tym bytem. Piszcie w komentarzach, jeżeli coś wiecie na ten temat, czy to był fałsz, czy faktycznie cmentarz zwierząt. Może ten człowiek jest tutaj z jakimś zwierzątkiem. Nie, fałszywy alarm. Ptaki słyszałem. Ptaki się w tym momencie czaskały. Dobra. Podejdę jeszcze raz w to samo miejsce. Tylko rozstawię trochę moje urządzenia. Za chwilę się widzimy. Dotknąłeś tą kulkę? Jeżeli to ty, dziękuję ci za to. Powiem wam, no ja przechodziłem tędy, nie dotknąłem, nie ma szans. Dotknąłeś ją, tak? Okej, dziękuję ci za to. Nie wiem, czy, bo ten pustak zasłania, czy to było bardzo dobrze widoczne. Jeżeli to ty, dotknij jeszcze raz. Odjechało jakieś auto. Powiem wam, zobaczę kto to. Moment. Dobra, samochód podjechał na sąsiednią posesję. Dotknij. Dotknij urządzenia z antenką. To tak. Nawiązali żeśmy. Ale jeszcze raz spróbuję z tobą porozmawiać. Zrobimy skanowanie odwrotne. Powiedz mi, kto z tobą jest. Ale tu jest zimno. Czy jest z tobą zwierzę? Coś zapiszczało. Ale pisk. Myślę, że to było słychać, ale jest taki pisk. Czy to ty zapiszczałeś? Kurwa. Ale to było z tego pomieszczenia, to był pisk. No nie? Jeszcze raz. No teraz to już na pewno było słychać. Co to ma znaczyć ten pisk? Trzeci raz. Coś mi chcesz przekazać? Tym piskiem? Powiem wam, przeszywa mnie w tym miejscu, muszę tu stanąć. Naprawdę tam jest niesamowicie lodowato. Powiedz mi, z kim tutaj jeszcze jesteś? Nie chcesz zdradzić swojego kompana. Okej, powiedz. Bawiłeś się tutaj w czarne magie? Wywoływałeś duchy? To może być kluczowa odpowiedź, jeżeli padnie.
Tak. Dziękuję Ci za tą odpowiedź. I powiedz mi, udało się? Wywołałeś? Znowu ten pisk. Co oznacza ten pisk? Niesamowite. Coś było, ale nie zrozumiałem. Czy udało Ci się tutaj nawiązać kontakt z drugim wymiarem? Powiem Wam, dziwne to jest. Zaczyna mi ściskać klatce piersiowe. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Czy Ty wpływasz na mnie? Nie masz prawa pobierać energii ze mnie. Pobierz z tych urządzeń. Czy zajmowałeś się też ufologią i tym podobnie? Ja sprawdzę, czy tu jest nadal tak chłodno. To powiem Wam, jest niesamowicie chłodno w tym miejscu. A mi tu ręce pozamarzały, właściwie tak. Fajnie nam się rozmawiało, ale widzę, że masz jakiś dystans do rozmowy ze mną. To powiem Wam, dziwne, teraz tu zawiało po mnie. Dziwne też w tym domu. Powiedz, nawiązałeś jakiś kontakt z czymkolwiek, odprawiając tutaj wszelkiego typu modły? Te samochody, coś było. Można jeszcze raz prosić o tą samą odpowiedź? Nie. Dobra, dziękuję, szanuję to. Nie chcesz się powtarzać, ok? Ja odsłucham sobie to na innym urządzeniu, może zrozumie tą odpowiedź, jaka padła. Jak długo mieszkałeś w tym domu? Też nie zrozumiałeś. Wiem, że nie lubisz, gdy to powtarzam. Ok, niech tak zostanie. Czy żyło Ci się tutaj w miarę normalnie? Dobrze. Tak. Tak, dziękuję. Powiedz mi, czy miałeś brata? Dziękuję. Dziękuję za to. Możesz mi odpowiedzieć, czy był tutaj cmentarz zwierzęcy na dole, gdzieś w okolicach tego... Nie, to nie kurwa, to jest szum. To jest zaszumiało. Ktoś tutaj jest jeszcze? Dziwne to jest, nie wiem, co to było. Dobra, wyłączam się na razie, muszę to sprawdzić. Fałszywy alarm, to ja. Nie wiem, co to było, coś powiem Wam, szumiało. Nie wiem, czy znowu jakiś samochód. No może nie będę filmował tych domów tam. Z wiadomej przyczyny. Czy to Ty zniknąłeś? Przed momentem?
ten głos, ten szum. Bardzo to było dziwne. Dobra, w takim razie schodzę chyba niżej. Kontakt nawiązałem, ale musiałem go przerwać. Naprawdę słyszę tu przedziwne odgłosy. Dobra, to znowu ja, no muszę to wyłączyć jak na razie. Powiem wam, jestem na... no jestem w piwnicy. Nawiązałem z tobą tu wcześniej dobry kontakt przez to urządzenie. Czy możesz dotknąć to urządzenie ponownie? Powiem wam, aż jestem ciekawy, czy jest to możliwe. Nie bój się, dotknij. Nie chciałeś dotykać tamtych urządzeń, dotykasz tylko kulkę. Dzięki ci wielkie za to. Jest. Jest. Znowu prawie, że w tym samym miejscu, co wtedy. Jesteś tutaj. Ok, dziękuję bardzo. Ciary na głowie. Dziękuję za to. I powiem wam, specyficzny chłód. To tego się po prostu nie zapomina. Taki chłód już przeżyłem bardzo często na moich sesjach, wypadach paranormalnych. Jesteś za plecami? Ostatnio tak było. Stałeś za moimi plecami. Dokładnie gdzieś tu. No teraz cię nie ma, widzę. Może tu? Choć garaż ci się nie podobał, z tego co wiem. Tu nie było żadnych skoków. Ale chłód. Żebym mógł to na tym filmie wam przekazać, żebyście to poczuli. Ten materiał oglądałby wam się zupełnie inaczej. Gdzie jesteś? Patrzcie, znowu ta sama sytuacja. Chowiesz się przede mną, tak? Jesteś. Jesteś, stoisz tutaj, w tych drzwiach. Specyficzny chłód. No powtarzam się, ale on jest tu niesamowicie odczuwalny. Niesamowicie. Gdzie teraz poszłeś? No patrz, jesteś tutaj. Tutaj coś ciągnie cię to miejsce. Słuchaj, ja może bym tu rozstawił urządzenia. No i znowu cię nie ma. Rozstawię tutaj urządzenia. Rozstawiłem tutaj urządzenia, które już znasz. Kulki, które możesz dotknąć. Urządzenie z antenką, jeżeli przejdziesz przez te drzwi. Urządzenie zapiszczy, da mi znać, że po prostu tutaj jesteś, przechodzisz. Ja nie będę czekał. Zrób to, kiedy tylko chcesz. Ja sobie tutaj pochodzę z miernikiem. Patrzcie. Nie wiem, czy to dobrze było widać. O. O właśnie, bez komentarza. Bez komentarza. Stoisz tutaj, tak? Przejdź przez te urządzenia, proszę. Nie macie. Nie macie, abyś wszedł w te urządzenia. To by był niezły bum. Ja bym usłyszał, no to by cię na pewno nie wystraszyło. Widzę, przywiązałeś się bardzo mocno do tej piwnicy. Nie wiem dlaczego. No, tu jest cieplutko. Tam jest wyczuwalny z przodu chłód. Przejdź. Proszę, przejdź. Jesteś, tak? Dziękuję ci za to. Patrzcie, kulka odpalona. Dziękuję ci za to. Zrobiłeś to. Jesteś w tym miejscu. Ok. No, ciary na głowie, powiem wam. Zawsze mam ciary na głowie, gdy do takiego czegoś dochodzi. Zawsze zaczyna mi się łamać język. Nie wiem dlaczego. No, może emocje. Dziękuję ci bardzo za to. Dotknij też urządzenia z antenką. Oj, to było grube. Powiem wam, zostawiam tutaj zabawki. Jeżeli coś się tego tamtego, to wiadomo o co chodzi. Nie daje mi spokoju. Ten cmentarz. Czy to naprawdę był cmentarz jakiś zwierzęcy? Powiem wam. No jeżeli był, to nie ma tu żadnego takiego śladu mocnego. Dobra. Chodzisz za mną, tak? Patrzcie, pierwszy raz
weszłeś za mną do garażu, tak? No na to wygląda, że tak. Pierwszy raz po prostu w garażu, okej. No, słuchaj, ja jestem tutaj gościem. Przychodzę w pokoju. W pokoju też odejdę. Możesz dotknąć któreś z tych urządzeń? Proszę. Nie zrobią ci żadnej krzywdy. Odłożymy może teraz sprzęt. No dotknij, proszę. No, jakieś pajęczyny mi tutaj latają. Kulki dotknąłeś. Możesz to jeszcze raz zrobić. No dotknij, proszę. O, szlak. Czy to... To było mocne. To było bardzo mocne. Czy to ty zrobiłeś? Ale jaja, patrzcie. Zaczął się kiwać sznurek tu po lewej stronie, przy drzwiach. Czy to ty zrobiłeś? Oj, pokazałeś teraz... Patrzcie, sznurek przestaje się teraz ruszać. Zrobiłeś teraz potężną demonstrację siły. Dziękuję ci za to. Dziękuję ci za to. Nie dotkłeś urządzeń, właśnie dotkłeś wcześniej kulki. Ale z tą deską... Znowu się rusza sznurek z lewej strony. Z tą deską ci poszło świetnie. Słuchaj. Czy to był... No nie wiem, jak to teraz nazwać. Kazałem coś poruszyć, poruszyłeś. Czy to tylko to? Czy mam sobie stąd iść? Jeżeli mam sobie stąd iść, zrób jeszcze coś podobnego. Patrzcie, sznurek stanął. Sznurek się w ogóle nie rusza. Czyli mam jeszcze zostać. Okej. Powiem wam teraz. Patrzcie, sznurek drga. Czy to jest zbieg okoliczności? Nie ma żadnego przeciągu. Czy to ty poruszasz tym sznurkiem? A to wygląda. Patrzcie, on się kręci w kółko. Trzymasz go i kręcisz go w kółko? Patrzcie, obraca się. Niesamowite to jest. Dobra, słuchaj, ja wyłączam kamerę. Nie masz prawa mi nic zrobić. Idę jeszcze do góry. Na sam koniec i opuszczę ten budynek. Spytam cię jeszcze przez urządzenie, czy mogę ci jakoś pomóc. Powiem wam, spakowałem zabawki, ale z takim małym dystansem. Patrzcie na ten sznurek. On się po prostu kręci w koło. Ja przechodzę, idę na górne piętro. Tak jak powiedziałem, idę z tobą porozmawiać. Już na sam koniec i odchodzę. Mówiłem wam, to było mocarne. Ruszyć taką deskę, a to jest niemożliwe. Żeby sama spadła, to trzeba użyć potężnej energii. Energia była pobrana z moich urządzeń. Patrzę na ten cmentarz. Jeszcze mi to spokoju nie daje. No ja nie widzę. Dobra, wchodzę po schodach, idę do góry. Ale powiem wam, no naprawdę grubaśno było z tą deską. Jesteś tutaj? Wcześniej nawiązali, żeśmy tutaj kontakt głosowy. Dotknąłeś też kulkę. Powiem wam, tu nie ma już takiego chłodu. Coś wam muszę powiedzieć. Powiedziałem, nie wiem, czy to się do końca nagrało, że nie ma tu już takiego chłodu. W tym momencie bateria w GoPro padła mi do zera. Czyli energia została pobrana z kamery do ruchu najprawdopodobniej tego drzewa na dole, ale przeczuwam, że nie tylko z tej kamery, jeszcze z innych moich urządzeń. Aż tąpie mnie w głowie,
Odpalona czy nie odpalona? Już sam nie wiem, co się tu wyprawia. Dobra, odpalona. K2. Nie ma tu takiego już chłodu. Jesteś tutaj jeszcze? Chciałbym z tobą na koniec po prostu zamienić tylko kilka słów. Może w tym pokoju nie byłoby to problemem? Dotknij to urządzenie, jeżeli nie byłoby to problemem. W tym pokoju może nie. To może w tym pokoju, tak? W którym już nawiązali, żeśmy kontakt. Powiem ci, Jezu, już mi się język znowu pląta. Powiem wam, znowu poczułem niesamowity chłód. Jesteś tutaj, tak? Dotknij to urządzenie w takim razie. Niesamowity chłód. Dobra, ja odpalę urządzenie do komunikacji z tobą. Czuję, że jesteś. Nie będziemy się już bawić w dotykanie. Już pokazałeś, że masz dużo energii. Będziemy teraz rozmawiać. Odpaliłem urządzenie, które znasz bardzo dobrze. Powiedz mi, czy mogę ci jakoś pomóc? Albo wam pomóc? Bo wiem, że jesteś tutaj z kimś. Czy mogę wam tutaj jakoś pomóc? Nie. A dlaczego nie? Słyszycie te piski znowu? To wy wydajecie te piski, tak? Albo wy je tworzycie. Okej, nie wiem, z czym są powiązane. Nie chcecie, żebym wam pomógł, tak? Mam stąd odejść. Nie zrozumiałem tego. Wiem, że nie lubicie, jak się powtarzam. Jakby to teraz ująć? Czy przeszkadzam wam? Ale mocny sygnał, tu jesteście. Tu jesteście w tym miejscu przy tych drzwiach. Czy wystarczy tej rozmowy na dzisiaj? Nie wiem, co to było. Coś niewyraźnego. Dobra, stanę w tym miejscu, gdzie czuję największy chłód znowu. Powiedzcie, co macie w planie mi przekazać? Wiem, że sporo energii kosztowało was, albo ciebie, któregoś z was, poruszenie tego drzewa na dole. Naprawdę imponujące to było. Bardzo dziękuję za to. Dlatego może nie macie siły, albo nie masz ze mną już. Ale fajnie wieje. Powiem wam, latem by było coś przyjemnego. Ale myśląc o tym, nie będę tego kończył. Dobra, tak już na sam koniec, na totalny koniec, czy mam sobie stąd iść? Wiem, że za plecami jesteście,
wyraził sygnał mocniejszy. A też B7 to wyczuwa, to się z głowy mieści. Dobra. Nie będę natrętny. Nie będę przesadzał. Sporo energii was to wszystko kosztowało, żeby ruszyć tym drzewem. Dziękuję. To było bardzo mocne. Nie będę próbował was dalej męczyć. To nie ma sensu. Zrobię sobie jeszcze obchód tutaj. Na sam koniec. I odchodzę. Powiem wam, ciary mam. Po prostu mam niesamowite ciary na ciele. O, naprawdę. No ta decha. No i w tym momencie, drodzy widzowie, kończę mój materiał na dziś. Decha była niesamowita. Nie wiem, jak to odbierzecie, ale film wszystko pokazał. Ja jestem w totalnym szoku. Co wypad paranormalny. Zdarzają mi się takie rzeczy, o których mi się nawet nie śniło. Jesteście tutaj. Powiem wam, i ten chłód. Nie wiem, czy ekipy, które tu już były, odczuwały też ten sam chłód. Piszcie w komentarzach, czy mieliście to samo, czy był chłód. Nie wiem, może nie oglądałem wszystkich filmów z tego terenu, z tego obiektu. Piszcie, czy ruszyło wam się coś w tym obiekcie, jakaś deska, coś się przesunęło. Może to nie jest po prostu zbieg okoliczności, tylko standard. A ja przeżywam, bo dla mnie to jest nowość. No jeżeli film się podobał, zostawcie łapkę w górę. Dziękuję za to serdecznie. Subskrybujcie kanał, dla tych, którzy nie subskrybują. Bo powiem wam, oglądalność mam potężną. Dziękuję wam za to. Ale nie chcecie subskrybować, a i tak mnie oglądacie. Proszę. To żaden problem. To będą powiadomienia dla was, że powstaje mój nowy materiał i wam się będzie wyświetlać. Gdy dacie ten mały przycisk, subskrybuj. Dzwoneczek. Dziękuję bardzo. Uciekam z tego nawiedzonego domu. Nie było tak strasznie, aż włosy się pojeżyły na głowie. Ale po to to robię i badam, no żeby doznać niesamowitych po prostu przeżyć. I nie tylko. Dobra. Kończę. Do następnego mojego odcinka. Cześć.